Lato w pełni to też wcale nie dziwi fakt, że taras Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia po raz trzeci na czas wakacyjny zamienił się w miejsce wydarzeń kulturalnych, które odbywają się regularnie w ramach plenerowego projektu Strefa Komfortu. Dotychczas przybyli goście mieli przyjemność obejrzeć takie filmy jak Midsommar w Biały Dzień czy Zabójczy Kochankowie. Oprócz tego były koncerty, warsztaty czy zajęcia jogi, ale dobra wiadomość jest taka, że wszystko co najważniejsze jeszcze przed nami. W najbliższą sobotę na tarasie elektrowni wystąpi Ina West, czyli Izabela Wróblewska, wykonująca muzykę elektroniczną z elementami folku i jazzu. Występowała i w Polsce na tych znaczących koncertach, również za granicą. Posłuchamy muzyki elektronicznej z mieszanką jazzu. Dość ciekawa, dość interpretacja Iny West, jeśli chodzi o tą stronę, będzie na pewno naprawdę dość pokaźna. Bilety na to wydarzenie można nabywać od 9 sierpnia w kasach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia lub przez internet. Tydzień po Inie West, czyli dokładnie 21 sierpnia na tarasie elektrowni zaprezentuje się Perfect Son. Jest to autorski projekt muzyczny Tobiasza Bilińskiego. Tam też jest muzyka elektroniczna z mieszanką rocku i z anglojęzycznymi tekstami. Ta muzyka, jeśli chodzi o Tobiasza Bilińskiego, znalazła się na płycie w 2019 roku, która dość dużą popularnością cieszyła się wśród słuchaczy muzyki elektronicznej. Pomiędzy koncertami nadal można korzystać z oferty plenerowego kina, które zaprasza 17 i 24 sierpnia. W pierwszym terminie pokazany zostanie utwór pod tytułem Ostatnie lato, a w drugim Czarownica miłości. W elektrowni nadal można podziwiać jeszcze wystawę nieformalnej grupy artystycznej Pędzle pod tytułem Malujemy, bo zwariujemy. W skład grupy wchodzi 5 malarzy oraz 1 rzeźbiarz. Znany, słynny rzeźbiarz polski Krzysztof Bednarski, mieszkający w tej chwili w Rzymie. Wystawa ciekawa, bo to są artyści znani, jeśli chodzi o grupę tą warszawską, lat 80., panowie też już dojrzali. Wystawa Malujemy, bo zwariujemy jest czynna do 12 września.